Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpio i witam was w 10 odcinku z Risen 3 Władcy Tytanów. Co prawda wczoraj był krótszy odcinek, po prostu nie miałem czasu potem na tego Risena. Dzisiaj spróbujemy nieco dłużej, ale to oczywiście też od nas ode mnie właściwie zależy to. Dzisiaj jeszcze wrzucę CS-a i Gotika postaram się wrzucić. Nie wiem, no teraz będziemy nieco krótsze odcinki będą z tego Risena trójki, bo jeszcze muszę myśleć o innych seriach. Bo jakbym tak nagrywał i nagrywał na okrągło tego Risena w ogóle tak z dupy, no to by to nie miało sensu. Dalej spowalnia? Nie, działa wszystko. Bo chciałbym sobie tak przeszukać, sprawdzić, czy coś tu opłaca mi się w ogóle. Tutaj w ogóle. A właśnie, coś trzeba mu posprzedawać, bo niektóre rzeczy mam niepotrzebne. Dawaj mi hajsy. Dobra, teraz chcę sprzedać. O, te pistoleciki skałkowe się posprzedaje. Coś jeszcze na pewno. To pochodnie się przydadzą, tu nie ma co gadać. To zapasowe nawet też są przydatne. Dobra, teraz tak, coś z łupów. Te oręże cienia. Ta ruda złota się przyda do wykonania pierścienia złotego. Mamy róg do picia za 50 sztuk złota od Seweryna, który już nie żyje. Złoty talerzyk po piersie. To na sprzedaż szafir. Tak, szafir też chyba pójdzie na sprzedaż. Żeby były hajsy. Ceniony przez tubylców. Zależy. Ale nefryt sobie zostawiam, bo jak się go odkopię, to chyba można coś z niego potem zrobić. Dlatego nefryt zbieram. Tu jakieś języki przydatne będą. Pamiętnik rusznikarza. Chyba tego nie czytałem jeszcze za bardzo. Cukier. To zostawiam, bo się przyda. Przepis na eliksir, schemat serca wielkiego. Wszystko co to jest przydatne w sumie. Co tu jeszcze, dzbanki na sprzedaż. Łyżka do zupy, no kurde. Ja nie jestem Krzysiek, że będę jadł zupę, spokojnie. Jakieś przedmioty. Magia, dobra, reszta to już chyba nam tutaj na sprzedaż się nie przyda. A coś z kupna teraz. Dobra, teraz dobić trzeba targu. I co tutaj masz? Chyba raczej nic nowego u ciebie, jeśli chodzi o takie rzeczy mniej lub bardziej wartościowe. No, czyli nic nowego w sumie. Dobra. To dzięki za handel. A jakieś skillse mamy do ulepszenia? Nie, wątpię. Dobra. Wiesz co? Kupiłbym jeszcze od ciebie nieco amunicji. To będzie bodajże w łupie. No, na nabojów bym jeszcze nakupował. Okej, okay. No żebym miał taki duży zapas już tej amunicji. Bo jak będę miał do czynienia z czymś gorszym, to taki pistolecik to mi się teraz może bardzo przydać. Dobra. Muszę jeszcze raz kupić. No i dalej się nie przyzwyczaiłem, a powinienem, szczerze mówiąc, moment. Są te naboje i dobijamy tego targu. Okej. Dobrze, to mamy 67 ammo. Tyle nam w sumie wystarczy. Obejrzmy się za celem misji, jaki powinniśmy teraz w ogóle mieć. Plan. Mam poszukać gubernatora Puerto Sacarico na Takarigi. To jest to Puerto Sacarico. Możemy się w sumie tym zająć. A coś z Takarigi, jakie mamy tu misje? A mamy to gdzieś konkretnie na mapie zaznaczone, gdzie ten skarb mógłby być. Puerto Sacarico. Sobie nieco mapę pomniejsze. Może tutaj.
No wszystko jest możliwe. W domu gubernatora, no to chyba raczej tylko tutaj widzę to Puerto Sacarico. Aha. No to jest Nosorio. Tutaj jest to martwe ciało całego martwego grubasa Difuego. I tu mamy to Puerto Sacarico. No to gdzieś. A to chyba tam, czekaj. Dobra. Się przejdziemy po raz trzeci do Puerto Sacarico. A właśnie, a gdzie ten Horas? Horas, zdrać Horasa. I gdzie to nam pokaże na mapie? Zdradę Horasa. Tutaj. A gdzie to jest? Hm? Muszę przeczytać chyba jeszcze zadanie. Dobra. To nie dość, że będziemy szukać skarbu gubernatora, właściwie planu, to przy okazji jeszcze znajdziemy tego zdrajcę, Horasa. Będziemy go szukać, jak się tylko da. Byleby się odnalazł. Ty w ogóle mamy jakiś prowiant, bo i coś tak cieniutko z jedzeniem. No i to w cholerę cieniutko. Chyba teraz będę musiał się roślinami żywić. Takimi jak złota koniczyna. No. Aha, nie można jej założyć, taki chuj. Dobra, to cieniutko. To cieniutko. Jak znajdziemy Horasa, to będzie fajnie. A, tu już byłem. To nie wiem na co, żebym tam podszedł jeszcze raz. To w sumie ty i doskoczymy tam na dach. O kurde. A! Trochę ten parkour mi się nie opłacił. Dobra. Kurde, to jest ciężko. A najgorsze, ten kucharzyna w ogóle nie ma ze sobą żadnego żarcia. To już jest trochę źle. Ty, a ten gubernator nie poszedł spać przodkiem? No jest jego strażnik zadufany. To cieniutko. Dobra, koleś nie idzie. Aż do teraz. O! Jakieś. O! Zadanko wykonane. Jak miło. A koleś nie idzie do mnie na górę? Nie, obserwuję. Szkurde, no. Behave yourself here. Okej. Dał mi tylko ostrzeżenie. To fajnie. No ja mam jego ostrzeżenie, szczerze mówiąc, w dupie. No fajnie, teraz można okradać. Tylko zapiszmy tą grę, właśnie. A to jest najważniejsze. Tu kuferek zamknięty. Something is written here. According to that, McFlane was the only shooter to hit the center with all 5 bullets. He demonstrated his capability on a roof in Puerto Sacarico. Tarcza strzelnicza. Jakiś kolejny quest. To mówiąc wprost, mamy sporo roboty teraz. Steal from me, would ya? O kurde. Nie powinniśmy teraz zaskoczyć, czy coś? Ty, to wczytaj lepiej. Kurde, no tej książki już ukraść nie mogę bez jaj. Dobra, tam mam jakąś w ogóle książkę. Tam o rusznikarzach. Muszę to znaleźć i przeczytać. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Teraz to znajdę. Jest, pamiętnik rusznikarza. Aha. Dobra. Nie będę tego czytał, bo nie chcę czasu marnować.
Rozkaz przeniesienia. Aha, to fajnie, żeśmy to wzięli. Coś tu jeszcze? Dobra. To jeszcze to weźmiemy. Dobra, to mamy tarczę strzelniczą. Do tej książki chyba nie będziemy kraść. Nie wiem, zapiszę sobie i sprawdzę. Bo jak teraz się nie uda... Ten koleś nie podchodzi tam do mnie. Dobra, dam sobie spokój. To już książki mi nie wolno wziąć. Bez przesady. O, teraz się udało. I save'a robimy. Dobrze. O bitwach morskich. Teraz to przeczytamy. O. Jak chcecie, to sobie możecie zapauzować i czytać. Dobra, ale to przynajmniej zebrałem. To pójdę na sprzedaż takie... O, coś tu jeszcze jest. Oj, ciężko będzie z tą złotą misą. Jeszcze raz save. O, dobra. Mam jego kosztowności. Przynajmniej. Chyba nie będą mnie pytać o to, czy coś ukradłem. Dobrze, mam szczęście. Who's making all that racket? Make yourself useful. Już, już, idę spać. Znaczy ten, idę stąd. Dobra, przynajmniej górę przeszukałem. Okej, okay. Mamy kolejne zadanie zapewne. Dobra, potem znajdziemy Horasa. Najpierw trzeba to zakryć. Tarcza strzelnicza. Na dachach Puerto Sacarico. A, to w sumie mamy to najbanalniejsze zadanie. Na dachach, no to... co tu dużo myśleć przynajmniej. Napij się wody. Bo widać, że trochę HP ci zaszło. Po tym nienormalnym skoku. Dobra, mamy full. Tylko teraz tak, jak my mamy się przez te dachy dostawać? Chodzę, nie gadając z nim. Hey, what are you doing here? Get out of my kitchen. My potatoes will burn if you keep distracting me. Oh, too late. So, what did you want? Was this Osorio's kitchen? That's right, it was. He was caught spitting in the commandant's soup. He better not show his face around here anymore. You're a cook? No, fuck that, I'm a soldier. Then what are you doing in the kitchen? Someone has to make sure that the fine, fancy gentlemen get their food and drink. I had no choice in the matter. I just hope nobody complains about the taste of my food. I've been using everything I can find to stretch this stodge out so there's enough for everyone. No idea how Osorio used to manage. I'm not good in... Kurde, jeszcze nie jesteś tym dobry. People don't like your food. Well, they haven't said so outright, but if even I don't like it... I'm a soldier, for fuck's sake. I should be shooting people, not cooking. Let me get back to work. I have to heat up Roquefort's wine for him. What can you teach me? Depends on what you want to know. Oh. Łuczek dla kurażu. Środki przeciwbólowe. Lekarz. Powiedzenie, że jeśli krwawisz, to znaczy, że żyjesz. Jeśli jest w twoim przypadku nadzwyczaj trafne. Na poziom. Wartość krwi zwiększa się o 10 punktów na poziom. O, to by było przydatne. Szczerze mówiąc. 10 punktów krwi na poziom. I'd like to increase my life force. All right then. No, okej. Mięsożerca. Lecz swoje rany jedząc surowe mięcho. Szczerze mówiąc, nie opłaca mi się. Nie. Ten skill jest taki dupny.
to się na, to tam sobie zwiększyliśmy o 10 punktów to HP. Na razie póki co starczy. O, jeszcze można z nim pohandlować. Co ty tutaj takiego masz? Maczeta. O, jakiś talizman. O, obrażenia krytyczne plus 5, kule odporne plus 5, alchemia plus 10. Zastanowimy się, ale mało masz tu rzeczy, szczerze mówiąc. Byś miał nieco więcej. O, ale zapasów żywności ty masz od cholery i kupujemy wszystko. No właśnie, tego potrzebowaliśmy praktycznie najbardziej. Grogu chyba też sobie nakupujemy. Czy rumu tam było? Teraz grogu. Krwawa Mary. Fajny, fajny bimber. Dobra, teraz trochę tego. I cukier. A cukier to chyba na razie nam nie będzie potrzebny. Chyba, że sobie go znajdziemy. Ale fajnie, jeszcze talizman byśmy mogli równie dobrze kupić. No to kupimy, no co nam szkodzi. A co tu jeszcze? Dobra, czyli żeśmy go... Czekaj. Dobiliśmy targu, dobiliśmy. Pięknie. I teraz możemy sobie to pozakładać. Ekwipunek, czyli tak, teraz... kolczyk, tu mamy wszystko. Amulet, talizman, pięknie. Co tu jeszcze? No, zapasy żywności. Okej, okay, no teraz sobie tu zakładamy. Nie jest tego dużo, ale mamy przynajmniej coś. To najważniejsze. Coś jeszcze chyba od niego kupowałem, bo tak trochę kasy przepijałem. A, mamy ten bimber. Bimberek jest. Krwawa Mary na wszelki wypadek. No, to jest ogólnie fajowo. Jeśli chodzi o to. Dobra, to teraz w sumie... Czekaj, w ogóle tego czaru nie używam jeszcze. Po prostu możemy sobie dać bimber. Okej, dobra. Czyli tu wszystko pozałatwiane. Nie będę cię okradał, bo jesteś tu w moim otoczeniu. Zapiszemy sobie gierę. Okej. Teraz szukamy tego... tej tarczy. Jakby tu się zaraz dostać tak na górę, prosto. Alembik, mogę wziąć? I don't know anything about distilling liquor. A, no właśnie, bo nie mamy pojęcia za bardzo. Trochę kiepsko z nami. No, tu nie umiesz się wspiąć. Weź ty, człowieku, nie denerwuj mnie. Dobra. Nic nie poradzę na to. A tu? I'm not a weaponsmith. Aha. Czekaj, a jak zapiszę grę teraz i spróbuję tą skrzynkę dostać. Dobra, nic się jeszcze nie stało. I wszystko bierzemy, dobra. O, nikt nas nie widział na szczęście. Bo to było ranem, no to mielibyśmy przestanę najpewniej. Okej, dobra. No nie mogę się tam dostać, no. Ciekaw jestem tylko, jak ja się tam dostanę na górę. No to jest na pewno tu Puerto Sacarico, no to nikt mi nie mówi, że to nie jest. Może to ten dach? Tylko trzeba tam rzeczywiście jakoś doskoczyć. A, no mamy papuszkę, no kurde, ja nie myślę momentami. Czekaj. Dobra. Dobra, sprawdzamy. Jest, jakiś kamień runiczny. Dobra, anulujemy. Jakiś kamień runiczny. O, kamienna pięść. Teraz dolecimy sobie tam. Albo tam najpierw. No to jeszcze raz używamy ten czar. Trochę polatamy znowu. O, jeszcze trochę wyżej, jeszcze trochę. Dobra. Kamień runiczny, fala uderzeniowa. O, i coraz ciekawiej się robi. A trzeba będzie spróbować tam dolecieć. No to jeszcze raz. Dobra, zużywamy tyle energii, ile trzeba, żeby tam na ten dach dolecieć. Pięknie. Dobrze, ale zajebiście, zajebiście, po prostu fajnie. Szukamy. Luju, mamy tu lianę, a ja kurde, dobry jestem, no. A kolejny kamień magiczny, znowu fala uderzeniowa. Ciekaw jestem, na kim nam będzie taki czar. Uuu, takie skarby tu się kryją. Talerzyki, złoto.
Jakiś Cordelas tu jest jeszcze. Albo go już zabrałem. Jest Cordelas. Zobaczymy, jaki damage będzie cisnął. 15 do 30. Nie, na razie zostańmy przy tym. Ale tu mamy jakieś teraz czary, kurde, runy. Ale nas magia nie będzie interesować, szczerze mówiąc. Więc te runki pójdą najpewniej na sprzedaż. Nie, no z takiej magii to ja za bardzo nie będę korzystał. Okej, dobra, a teraz tu jeszcze sprawdzimy. Jak tu też była liana, to jestem normalnie gość. Gdzie ta tarcza? No, przeszukiwałem już. Przeszukałem a może tutaj? No, tu jeszcze nie sprawdzałem w sumie. To moment, jeszcze raz papuszka. I lecisz tam. Dobra. I tu jeszcze sprawdzamy. A, tu nic nie ma. To gdzie to może być? Tej, no nie gadajcie. Dobra, jeszcze raz. I lecisz. Tyle, ile się da. Dobra. A może tutaj? Nie. Tam jeszcze można sprawdzić. No to jeszcze raz tam wylecimy. O! Spamimy, spamimy! Dolecimy! Dobra. Ho. Dobra, jeszcze raz trzeba będzie użyć. Tym razem tutaj, żeby dolecieć nieco wyżej. O! I dostaliśmy achievementa. Plus 10. Okej. Okay. Może tu? No bez jaj, że tu... No idzie ta tarcza strzelnicza. A ja sobie zobaczę misję. No mam poszukać tarczy strzelniczej na dachach Puerto Sacarigo na Takarigi. Idzie ta tarcza? Ho? Huh? No i nie ma. Luju, spadłbyś. Przecież sprawdziłem wszystkie możliwe dachy. Ty, a może tutaj? Tu jeszcze nie sprawdzałem. I coś tam nawet chyba widzę. Moment, jeszcze raz papuszka. I lecisz tam. Będę się dziwić, co tak lata. Tu może. O kurde. Dobra, to już wylądowaliśmy na ziemi. W sumie czas najwyższy, bo trochę żeśmy się nalatali i zużyli nieco czarów, ale sprawdziliśmy wszystkie możliwe dachy i gówno. To gdzie to może być? Ale nie zauważyłem, że tu jest jeszcze liana, no to tu akurat zrobiłem niemałą głupotę. Ta, tutaj to jest, dobra. Czyli tu będzie ta tarcza. Jest! Okej, wykonane. No! A ja tyle latam, tyle szukam i nic nie znalazłem. No, zajebiście, nie? Dobra, czyli tarczę mamy. Teraz byśmy znaleźli planów domu gubernatora Puerto Sacarico na Takarigi. No to kolejne takie podobne zadanie. Teraz nieco zejdź. Dobrze. Teraz szukamy w domu gubernatora. Albo to sprawdzimy kiedy indziej, nie wiem, to zależy. No to tutaj to musi być, gdzie indziej tego nie widzę. Plany. Będzie to pisać, więc w sumie. To tak biegnie. Don't you dare pocket anything. Cicho. O, użyjmy sobie tak raz na jakiś czas z takiego z wzroku orła. Bo w ogóle go nie używam. Tak będziesz za mną łaził, idioto.
Twoja małpa się chyba zbugowała, wiesz? Mógłbyś z nią zrobić porządek. No chyba nie będziesz ją olewał. I hope you know how to behave in someone else's house. Zamknij się. Dzięki. No chyba u ciebie tego nie znajdę, nie? Dobra, w takim razie jest kiepsko. Jak dla nas. Dobra, koleś się idzie kłaść spać. Nie no, to jest słabo w sumie. Musiałbym wszędzie szukać tych planów. Zamknij się. Dobra. To jest nieco żarcia. No i dalej już nie ma domów. Więc ja... Kurde, tego nie czaję. Tu nie znajdę tych planów w życiu. No dom gubernatora, no to, to wiadomo. A czekaj. Tej. A może wiem gdzie. Moment. Może tam gdzie jest ten martwy grubas. I weź ty jakąś pochodnię. Bo ty oślepniesz kiedyś. I przydałoby się nieco... wytrzymałość, wpływy, cwaniactwo. Wpływy. A to weźmiemy. No, jeszcze raz, człowieku. Dobra. Dobrze, my to biegniemy. Jest. Może tam będzie tego, to co szukam. Dobra, szukamy. Bo jak teraz nie znajdziemy, to będzie kiepściusieńko. No to musi być tutaj, no. Te? Czekaj. No każe mi się to wspinać. Czemu ty się nie wspinasz? Aha. Dobra, myślałem, że coś, jakaś konkretna interakcja, tu nic. A tu nic. A tu? Nie, dobra. Jeszcze na górze sprawdzę jeszcze raz, dla pewności. Jak nic nie znajdziemy, to trudno, nie będziemy się zamęczać. Tutaj wskoczył. O, może coś tu na dachu będzie. A. Lipa. Albo na górze, sprawdźmy. Dobra. A, nic. Nic za nic. Czekaj, zrobimy sobie to tak. O, żebyśmy się nie zabili, ale też nie zużyli czaru. Dobra, czyli tu nie znajdziemy tego, czego szukamy. Czyli nasze plany mogą jeszcze jakby poczekać tego gubernatora. Pióra wzdłuż wschodniej plaży Taranis. Kaladorze, dobra. To sobie zostawmy na razie. Odznacz. Usuń. Takariga. Horos. Dobra, wiecie co? Na razie zrobię cięcie.